Witajcie w kolejnym odcinku kanału Drzewo Frędziszka. Nadeszła bardzo konkretna zima, a wraz z nią, jak co roku, problem smogu. Tej zimy jest jednak inaczej. Sytuacja pandemii zdominowała wszelkie inne tematy, co nie oznacza, że problem zniknął. Wręcz przeciwnie, jak dowiecie się z dzisiejszego odcinka, wirusy i pyły z niskiej emisji ściśle współpracują przeciwko nam. Odpowiedzi na nasze pytania poprosiliśmy prezesa poznańskiego oddziału Polskiego Klubu Ekologicznego, pana Jerzego Juszczyńskiego, który o zagrożeniach niskiej emisji alarmował jeszcze w czasach, kiedy problem czystego powietrza nie był jeszcze tak powszechnie znany. Panie prezesie, w definicji smogu pojawia się takie rozróżnienie na typ londyński i Los Angeles. Wyjaśnijmy może na początku, który z nich bardziej nam zagraża i w jakich warunkach powstaje, no i oczywiście z czego się składa. Dla nas najważniejszy i najbardziej uciążliwy to jest oczywiście smog londyński, czyli zimowy. Jest to związane z niską emisją, ze spalaniem w domkach jednorodzinnych głównie, ale także w starych kamienicach, węgla, drewna, a niestety od czasu do czasu, chociaż teraz już coraz mniej, także śmieci odpadów opakowaniowych. To jest zawieszone w powietrzu pyły połączone z wilgocią, z mgłą. Jeśli jest duża mgła, to już jest w ogóle katastrofa. Tak było w Londynie w 1952 roku, gdzie mnóstwo ludzi umarło właśnie wskutek takiej koncentracji mgły plus tych zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Mamy do czynienia z dużą ilością pyłów, szczególnie tych najbardziej uciążliwych, czyli tych najmniejszych 2,5 mikrona, przylepionych do tych cząsteczek różnych związków, do tych pyłowych cząsteczek różnych związków chemicznych, a z których najbardziej szkodliwe dla nas cała grupa takich związków to są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i najbardziej z nich znany to jest alfa-benzopiren. To przypomnijmy może teraz główne zagrożenia smogu. Tak jak palenie tytoniu, tak też te benzoalfa-piren i generalnie cała grupa tych związków to są odpowiedzialne w dużej mierze za raka płuc. Dioksyny wnikają do naszego organizmu poprzez układ pokarmowy. Natomiast to, co wszystko wdychamy, oddychając tym zanieczyszczonym powietrzem, no to w pierwszej kolejności dostaje się do naszych płuc. Tu ważna uwaga. W tej chwili, jak mamy koronawirus, to niestety ten smog przyczynia się jeszcze do skuteczniejszego oddziaływania, mówiąc kolokwialnie, skuteczniejszego w tym sensie, że wirus ma możliwość przyczepiania się do tych cząsteczek krążących tutaj wokół nas pyłów i w ten sposób może się przenosić na większe odległości, w przeciwieństwie do miejsc, gdzie jest czyste powietrze, gdzie on takiej możliwości przyczepiania się do czegokolwiek nie ma. No właśnie, nawiązując do obecnej sytuacji pandemicznej, skoro i tak jesteśmy zmuszani do powszechnego noszenia maseczek, to pytanie, czy istnieją na rynku takie modele, które są w stanie zarówno nas zabezpieczyć przed smogiem, jak i przed wirusem? To jest bardzo ciekawe pytanie. Proszę Państwa, generalnie mamy do czynienia w Polsce z tego typu maseczkami. To są typowe takie chirurgiczne, jednorazowe. One mają ten plus, że są bardzo tanie i można rzeczywiście codziennie zgodnie z zasadami je wymieniać. One tak pyły dokładnie nie zatrzymują, bo one po prostu tak dokładnie nie filtrują. Ale też dodatkowo nie przylegają do twarzy, tak jak na przykład ta maseczka, którą mam w tej chwili. Maseczki generalnie dzielą się w zależności od tego, jak dokładnie filtrują powietrze, którym oddychamy. Najbardziej filtrują, czy najdokładniej, te, które mają oznaczenie P3. Natomiast ona bardzo dobrze chroni, ale tylko mnie, dlatego że ma tutaj zaworek, ułatwia mi wydychanie. Czyli gdybym ja był chory na wirusa, to ja mogę zarażać dookoła ludzi, mając tą maseczkę. Okej. A załóżmy teraz, że maseczki nie są już wymagane, no ale wychodząc na spacer, na bieganie czy rower, chcemy jednak wcześniej sprawdzić, czy powietrze w naszej okolicy jest bezpieczne. Kiedyś były promowane jakieś aplikacje na komórki, czy też urządzenia na własny użytek. Jak to można sprawdzić? Dwa typy urządzeń. Jedne takie, którymi dysponuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, to są wiarygodne i najbardziej takie, że tak powiem, naukowe. Natomiast jest szereg takich mniejszych urządzeń, które firmy komercyjne sprzedają. Każdy może sobie to kupić i zainstalować. One podają rzeczywiście dokładne dane o pyłach, z tym, że muszą być spełnione dwa warunki. Jedno, że nie powinno być dużo wilgotności w powietrzu, bo to urządzenie traktuje mgłę jako po prostu zawiesinę pyłową. Drugi problem to jest usytuowanie tegoż miernika. Jeśli go usytuujemy na naszym domku, a od zachodu będzie sąsiad 20, 30, 50 metrów,
miał komin, z którego będzie dymiło, no to te dymy będą szły prosto na ten nasz czujnik, będzie nam pokazywało, że jest tragiczna sytuacja, chociaż jeśli przejdziemy tam 100 metrów w bok, to już tego dymu tam nie będzie. Przejdźmy zatem do przyczyn powstawania smogu. Skoro głównym winowajcą jest niska emisja, tutaj statystyki mówią nawet o 80%, to chciałbym przytoczyć dwie typowe sytuacje. Załóżmy, że jestem prostym, niemajętnym człowiekiem, dla którego przykładowa koza jest jedynym źródłem ciepła w domu. Nie stać mnie na drogie ekologiczne ogrzewanie typu gazowe na przykład, ale mimo to nie chciałbym szkodzić powietrzu, którym przecież i tak sam oddycham. Co można poradzić takim osobom? Jedyne, co my możemy zrobić w przypadku ogrzewania drewnem czy węglem, to spróbować rozpalać od góry. Jeśli rozpalamy od dołu, to ten płomień spowoduje odgazowanie i porwanie ze sobą w tym ciągu kominowym, który natychmiast powstaje, cząstek niespalonych, głównie węgla, ale także innych organicznych i także lotnych związków organicznych. To wszystko w postaci dymu wyleci nam w tym pierwszym momencie, tych kilkunastu pierwszych minutach rozpalania. To jest bardzo widoczne dla każdego, jak się obserwuje gdzieś tam w godzinach popołudniowych, jak ludzie zaczynają rozpalać u siebie w domu, że ten pierwszy moment rozpalania to jest obłok wielkiego dymu, potem się to uspokaja, ten dym się coraz bardziej zmniejsza, w naszych oczach będzie coraz mniejszy. W takim razie druga sytuacja. Załóżmy, że posiadam kominek, bądź też chcę wybudować, który nie będzie służył ogrzaniu głównie salonu, ale będzie tworzył taką ważną dla mnie atmosferę i nie chcę rezygnować z jego uroku. Czy istnieją modele, które są bardziej ekologiczne? No, mamy tutaj problem rzeczywiście, bo nasi ustawodawcy, a także ci regionalni w Urzędzie Marszałkowskim czy w Sejmiku wymyślili, że jednak w najbliższych latach w ogóle mają zniknąć kominki jako takie. Wydaje mi się, że to jest wylanie dziecka z kąpielą. Tym bardziej, że w tej chwili są już generacje kominków takiej właściwie prawie no, piątej klasy, jak to się mówi, czyli te najbardziej nowoczesne. One właściwie mają dosyć prostą konstrukcję. Chodzi o to, żeby doprowadzić dodatkowe kanały powietrza do górnej części płomienia. Żeby w tej górnej części płomienia, kto się pali, żeby jeszcze dodatkowa ilość tlenu doszła i w ten sposób się dopali resztę lotnych związków organicznych oraz pyłów. Oczywistą rzeczą jest, że trzeba dbać o to, żeby drewno było wysuszone. To, którym palimy, no, musi mieć poniżej 20% wilgotności. Wtedy mamy i dobre spalanie, nie tworzy się taka płynna sadza, właściwie taka smoła, która oblepia nam wylot komina. Należy dbać o to, żeby palić tylko dobrze wysuszonym drewnem. Skoro rozmaite dymy, mówiąc kolokwialnie, są tak groźne dla naszego organizmu, to jak reagować na sytuację, w której najbliższy sąsiad podtruwa mnie i moją rodzinę? To dość delikatna sprawa. Zależy nam na dobrych relacjach z sąsiadami, no ale też zależy nam na naszym zdrowiu. Czy pańskim zdaniem władze posiadają wystarczające narzędzie do monitorowania i zapobiegania takim sytuacjom? Władze samorządowe powinny mieć rejestr budynków, w których ludzie używają węgla i drewna do ogrzewania. I te budynki i te posesje powinny być pod specjalnym nadzorem Straży Miejskiej, a także służb tych pomocy społecznej, bo często jest tak, że ci, co tam palą w tych domkach, to po prostu palą dlatego, że nie stać ich finansowo na lepsze, bardziej ekologiczne źródło ogrzewania, czyli na przykład na piec gazowy. I wtedy państwo czy samorząd musi znaleźć fundusze, żeby tym ludziom pomóc, żeby oni przeszli na taki sposób ogrzewania, który nie będzie szkodził nam wszystkim. Tu jedna kwestia. Jeśli to dymy wylatują z domów jednorodzinnych osób fizycznych, za to odpowiedzialna jest Straż Miejska i władze samorządowe, czyli Wydział Ochrony Środowiska w danej gminie. Jeśli natomiast kopci to jakiś zakład przemysłowy, to wtedy należy się zwrócić do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Tam ci inspektorzy zrobią kontrolę i przeprowadzą odpowiednie swoje procedury dla ustalenia, dlaczego tam się dymi. Jestem ciekaw, co myśli pan o monitoringu dronami. Przyznam, że sam byłem niejednokrotnie świadkiem takich sytuacji, no ale powszechnie wiemy, że drony mogą latać tylko i wyłącznie w dzień, a w kominkach najczęściej rozpala się wieczorami. Przesadziliśmy chyba z tymi dronami, w tym sensie, że rzeczywiście one mają to ograniczenie, o którym pan mówi. One mogą latać, jak jest jeszcze jasno. A problem z ogrzewaniem głównie polega na tym, że ludzie rozpalają dopiero w tym okresie zimowym o 16 czy 17, gdy już jest ciemno i żaden dron już wtedy praktycznie latać nie będzie i nic konkretnego nie zbada. Na koniec chciałbym jeszcze wykorzystać pańską wiedzę jako chemika. Rozmawialiśmy o tym, co palić i jak palić, natomiast chciałbym poruszyć temat samej podpałki. Oczywiście nie chcę tutaj pytać o jakże skuteczne wynalazki typu butelka PET czy kawałek papy,
ale często za podpałkę służy na przykład gazeta, która chociażby biała, ale jest zadrukowana, no albo na przykład biała kartka. Co pan o tym sądzi? No, do najbardziej ekologicznego do rozpalania, no oczywiście nadaje się najbardziej sztabki drewna dobrze wysuszone. One się łatwo rozpalają. Jeśli musimy czegoś innego użyć jeszcze, no to ja bym polecał szary karton. Biały papier, on dlatego jest biały, że w produkcji zastosowano chlorowanie. On zawsze ma trochę chloru w sobie. Spalanie związków, które zawierają chlor, tak, czy plastików, polichloren winylu na przykład, czy też jednak bielonego papieru powoduje, że powstają nam dioksyny. Bardzo szkodliwe związki, których bardzo trudno określić, ile ich jest, a które no, w całej Polsce, oprócz benzoalfa-pirenu, są tym głównym czynnikiem bardzo szkodzącym naszemu zdrowiu. Także nie polecałbym spalania białego papieru, a także oczywiście lakierowanych jakichś wydawnictw, tego typu rzeczy, które mają kolory w sobie, bo to wiadomo, że to jest chemia. I to tyle, co przygotowaliśmy na dzisiejszy palący temat. A już za tydzień spotkamy się z Krzysztofem Smolińskim, ekspertem od prawa ochrony środowiska, i porozmawiamy o wpływie telefonii komórkowej na nasze zdrowie i życie. Zapytamy m.in., czy większe zagęszczenie nadajników jest paradoksalnie mniej groźne dla zdrowia. Dowiemy się, jak sprawdzić, czy nasza komórka jest dla nas bezpieczna. I wreszcie na koniec porozmawiamy o gorącym temacie technologii 5G. Serdecznie zapraszamy!